Wiem, że już widzieliście relację Duffa z Famigon 11, ale to wszystko to kłamstwo, zapomnijcie o tym. Ja pokażę wam teraz calutką prawdę. Dostałem się do remizy rok temu z ukrytą kamerą i nagrałem, jak naprawdę wygląda zlot. Wchodzę na teren remizy. Wszystko wydaje się spoko, ale ludzie strzelają z broni palnej. Podchodzi do mnie ktoś i mi grozi. Rozpierdolę ciebie już, kurwa. Co to myślisz, kurwa? To szybciutko się robi. Odszedłem na bok i przysiadłem się do stolika. Ach, ładna. Klarowna. I tak to powinno być. Ja alkoholu nie piję. Idź pomóż. Trzeba wyrywać najładniejsze szprychy i z nimi, a później usta po kurczaku i buźki, 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 hra la la la. To naprawdę dziwni ludzie, mój mózg nie ogarniał zupełnie rozmów z nimi. Przeniosłem się więc na salę, ale tam impreza rozkręciła się na całego. Jak się masz, kochanie, jak się masz, la la la, la la la, powiedz mi, kiedy znowu się zobaczę. Szybko przeniosłem się do kuchni, licząc na chwilę wytchnienia, ale nic z tego. W kuchni trwała jakaś kłótnia. Ja się nie odpierdolę teraz, nie! Tylko będziesz razem, kurwa, z czerwonym cieniem. No siedzi cię, za co, kurwa? Wpuszczaj, kurwa, do domu ich! Ja ich wpuściłem? Ja tego czerwonego wpuszczałem? Puszczałem! Nie krzycz na mnie. Jeszcze jak będę krzyczeć? Gnojku! Gnojku? Tak! A ty śmierdziuchu! Dla mnie to było za wiele jak na pierwszy dzień, więc postanowiłem iść spać. O, proszę bardzo, pety. Proszę bardzo, jego kubeczek nie umyty i tak dalej. Nie dba, nie posprzątał po siebie nic. Zero. Drugiego dnia był jakiś konkurs, jakaś paraolimpiada czy coś. Przepraszam bardzo, daj mi powiedzieć! Daj mi powiedzieć! Daj mi powiedzieć! Spierdalej! Gdy w końcu zabrakło alkoholu i ktoś po niego poszedł do sklepu, nie było go raptem pół godziny, w remizie było dziwnie. Jor jest! Jor jest! Jor jest! Czemu tu nie przychodzi? Czemu tu nie przychodzi? Ja mu zrobiłem, ja nie wiem. A potem znów było kilka naprawdę dziwnych, dziwnych sytuacji. No dzień dobry, o właśnie. Poprałem sobie, o, zlew umyłem, cały czyściutki jest, a Krzysztof Kononowicz poszedł do zlewu szczać. O, kibla nie ma. No, właśnie dobrze, o. I powiedział, ja chciałem nagrać i pokazać z tyłu, właśnie jak on traktuje ludzi, jak on mnie traktuje. A on powiedział, weź, on, ja chuja pokażę, żebyś ty dostał bana. O, widzicie? Jaki ten Krzysztof Kononowicz jest wspaniały człowiek? O, i Meksykano będzie widział. Wszystkie aniołki na niebie patrzą się na ciebie, dla polskiej dziewczyny, te są cudowne witaminy dla polskiej dziewczyny. O cholera, o cholera, o cholera, jaja, o la la, la la, la la, la la, o cholera, jaja, jaja, o cholera, jaja, tego się spotkamy. Ale ty piłujesz ten sprzęgło. Ale rób co chcesz, to twój samochód. Nie mów. To się będzie chciało, a ty powiesz, że ja popsułem. Ja a gdzie Coca-Cola? Jaka Coca-Cola? To zabrałeś ze sobą, bo nosiłeś, kurde. Gdzie Coca-Cola? A skąd ty mogę wiedzieć, Coca-Cola? Ja bym nie Coca-Cola. Prędko. No ja ci wezmę do Coca-Cola. Prędko Coca-Cola. Nie, gdzie Coca-Cola? Nie braliśmy Coca-Cola. Gdzie Coca-Cola? No sprawdź, kurwa, zobacz, że nie. Gdzie Coca-Cola? Kurwa, w torebce tam masz dwie jeszcze. Bo to jest, kurwa. A teraz zademonstruję, ja jestem kobietą, przypuśćmy. Idę. Przepraszam pana, która jest godzina teraz?
I chłopak mówi, przypuśćmy, jest 11:15. Dziękuję bardzo. A co słychać u pana? A może się przejdziemy razem? A może to, a może to, a może to? Muszę jeść, żeby żyć. Żeby jeść, to trzeba żyć. Ja poszedłem załatwić i sigu zrobić, a ten biednie kurwa majty zdejmuje kurwa sra i w gnachy się nasrał. Ej, ja pojebany, ty pojebany, major pojebany, no to kurwa jest komplet. Pyszne mięsko, mięsko pyszne, tak jak ta królowa nasza piękna. To była tylko skromna próbka tego, co się działo na tym zlocie. Teraz już sami widzicie. Teraz już będę jeździł co rok. Weź zapnij tą dupę, kurwa!